Rada Miasta zatwierdziła uchwałę zmieniającą zasady przyznawania dopłat za opiekę nad dziećmi do lat 3. Wprowadzono warunek dofinansowania. Dziecko musi być zameldowane w tczewie. Czy jest szansa na dofinansowanie opieki także nad małymi mieszkańcami sąsiednich gmin wiejskich? Uchwała przyjęta przez Radę Miasta na ostatniej sesji zapewnia dofinansowanie za opiekę nad dzieckiem w żłobku w wysokości 350 zł miesięcznie. Ponadto można ubiegać się o dopłatę w wysokości 200 zł za opiekę w klubie dziecięcym i 150 zł za opiekę nad maluchem przez zatrudnionego dziennego opiekuna. Dotacja nie jest dla gminy obowiązkiem, wynika z dobrej woli władz lokalnych. W uchwale znalazł się warunek dofinansowania. Dziecko musi być zameldowane w tczewie. Obecnie w naszym mieście zarejestrowanych jest 10 niepublicznych żłobków oraz 5 opiekunów dziennych. Okazuje się, że są dzieci uczęszczające do żłobków w naszym mieście, które mieszkają w sąsiednich gminach wiejskich. Dyrektorka największej takiej placówki w Tczewie, Jolanta Link, powiedziała, że wielu jej podopiecznych zameldowanych jest w sąsiedniej gminie Tczew, na przykład w Rokitkach. Będziemy dzielić dzieci na miejskie i wiejskie i Rada Miasta uchwalając uchwałę podjęła decyzję, że będzie finansowała tylko i wyłącznie dzieci z terenu gminy miejskiej. Zapytam więc, co z dziećmi i co dofinansowaniem miejsc dla dzieci wiejskich? Taki jest ciekawy, istotny element. No i może być kontrowersyjny, że to dziecko na przykład z Rokitek nie otrzyma dofinansowania, a powinno, a może je otrzymać tylko mieszkanie. Tak, dziecko z Rokitek, mówiąc tak w cudzysłowie, płaci podatek w Rokitkach, tak? Nie, no dlatego mówię, no może to być różnie postrzegane. Ja nie widzę powodu, dla którego nasze miejskie pieniądze mają pójść na osoby. To nie tylko dotyczy dzieci, to dotyczy też innych usług z terenu spoza miasta. No, dbajmy o nasz budżet. Zapytaliśmy wójta gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka, czy zna ten problem i jest w stanie go rozwiązać. Mieszkańcy, rodzice gminy Tczew, jeżeli zwrócą się do mnie z wnioskami o to, żeby dofinansować tych maluchów w tych żłobkach, taką sytuację przedstawię Radzie. Jeżeli Rada podejmie decyzję, że mamy dofinansować, to dofinansujemy. To nie będzie rozpatrywanie każdego wniosku osobno, tylko jak wpłynie więcej wniosków, wtedy będziecie starać się podjąć stosowną uchwałę. Tak, jeżeli wpłynie kilka wniosków i jeżeli zdecyduje, że to jest odpowiednia ilość tych wniosków, podejmiemy stosowną uchwałę, gdzie na podstawie tej uchwały będziemy dofinansować te nasze kochane dzieciaczki. Ile może trwać ten cały proces tworzenia uchwały i do momentu, kiedy wejdzie to w życie? To jest, myślę, że w granicach najszybciej to możemy zrobić sesję nadzwyczajną, gdzie to możemy uchwalić. Tak? I po opinii Biura Prawnego Wojewody po 30 dniach może wejść w życie. Ale ja myślę, że najdłużej to do 2 miesięcy. Do 2 miesięcy to jest na maksymalnie, że byśmy tą uchwałę podjęli. I oczywiście pozytywną czy negatywną, bo to Rada decyduje, tak? Ale ja myślę, że jestem optymistą i myślę, że będzie pozytywnie. Czy mieszkańcy gminy Tczew mogliby liczyć na takie samo wsparcie jak mieszkańcy miasta Tczew, jeśli chodzi o wysokość finansowania opieki nad dziećmi do lat 3? Ja myślę, że tak. Myślę, że tych mieszkańców, tych dzieci z gminy nie jest tak za dużo w tych żłobkach w mieście, ale my musimy tak rozmawiać z Radą, tak? Musimy konsultować z mieszkańcami, z nimi rozmawiać, z tymi rodzicami rozmawiać, na jakiej zasadzie, jak to by miało być wyglądać. Jaka to będzie kwota, na dziś nie mogę powiedzieć. No, jeżeli Rada powie tak, nie ma problemu. Zapytaliśmy, czy wójt ma za złe władzom miasta, że wprowadziły do uchwały warunek zameldowania dziecka w Tczewie. Myślę, że nie. No, każdy, można powiedzieć w skrócie, liczy te swoje środki budżetowe. Wójt przyznał jednak, że nie otrzymał informacji o przygotowywanej uchwale i na przyszłość liczy na współpracę. Wcześniejsze konsultacje zapewne zapobiegłyby problemowi nierównego traktowania dzieci. Jeżeli taka sytuacja nastanie w drugą stronę, że ja będę podejmował decyzję i to będzie dotyczyło miasta, ja zwrócę się do organów pana prezydenta, żeby porozmawiać, żeby skonsultować. Ja myślę, żeby ci mieszkańcy gminy Tczew nie czuli się gorsi od mieszkańców miasta Trzewa.